Warszawa sprzed II wojny światowej była miastem chaotycznie zabudowanym i ciasnym. W 1939 roku jej powierzchnia wynosiła 141,5 km², a mieszkało tutaj niemal 1,3 mln osób, dzięki czemu ówczesna gęstość zaludnienia dawała niemal 9200 osób na km². Dla porównania obecna gęstość zaludnienia Warszawy wynosi 3600 osób na km². Poszczególne ulice, również te główne, były wąskie i gęsto zabudowane kamienicami. Aby uzmysłowić sobie, jak wówczas to wyglądało, wystarczy przejść się na ulicę Stare Nalewki, która kiedyś była po prostu nalewkami i miała status jednej z najważniejszych w mieście. Choć kamienic już tu nie ma, gdyż podczas wojny cała została zniszczona, a po wojnie zachowano tylko jej niewielki fragment, to jest tak samo wąska jak kiedyś. Ciekawostką są zachowane tutaj tory tramwajowe, pochodzące z XIX wieku. Po wojnie Warszawa była innym miastem, bo jej po prostu nie było, a to co przetrwało wymagało gruntownej odbudowy. Odbudowa Warszawy była ogromnym, dziś wręcz niewyobrażalnym wyzwaniem. Dawało to jednak pewne możliwości, aby przy jej okazji usprawnić pewne rzeczy. Pierwszą wielką budową powojennej Warszawy była trasa WZ i to o niej będzie ten materiał. Serdecznie zapraszam do obejrzenia czy odsłuchania. Cykl warszawski. Gdy spojrzymy na przedwojenne zdjęcia lotnicze Warszawy, to dostrzeżemy, że w miejscu dzisiejszego mostu Śląsko-Dąbrowskiego stał inny most. To fakt, stare miasto z Pragą łączył niegdyś most Kierbedzia, wybudowany w latach 1859-1864. Był to pierwszy stały most w Warszawie od czasu wybudowanego, na przełomie XVI i XVII wieku, mostu Zygmunta Augusta. Wszystkie inne mosty budowane w międzyczasie były mostami demontowanymi na okres zimowy. Był to również pierwszy w Warszawie stalowy most. Mostem Kierbedzia, nazwanym na cześć jego projektanta Stanisława Kierbedzia, według pierwotnych pomysłów miała pojechać kolej i rzeczywiście znalazły się tu tory, ale nie kolejowe, a tramwajowe. Pierwsze stołeczne tramwaje konne pojechały tędy w 1866 roku. Przeprawa została wysadzona przez wycofujące się z Warszawy wojska rosyjskie w 1915 lub 1916 roku, jednak już wkrótce ją odbudowano. Most został definitywnie zniszczony podczas powstania warszawskiego 13 września 1944 roku. Gdy dojechało się mostem Kierbedzia na plac Zamkowy i chciało się dostać dalej, na przykład na Wolę, to trzeba było przedzierać się licznymi i ciasnymi ulicami. W tamtych czasach samochodów w Warszawie było mało. Przed wybuchem wojny było ich około 3,5 tysiąca, co daje wynik mniej więcej jeden samochód na 371 mieszkańców miasta. Z pewnością popularniejsze były tramwaje. Tramwaj linii 5, który w dniu wybuchu wojny łączył Dworzec Wschodni ze znajdującą się w okolicy skrzyżowania dzisiejszych ulic Prądzyńskiego i Brylowskiej pętlą Czyste, po zjeździe z Nowego Zjazdu jechał krakowskim Przedmieściem, Trębacką, Moliera, następnie przez Plac Teatralny i Senatorską na Plac Bankowy, później Przechodnią na Plac Mirowski, skąd Chłodną dojeżdżał do Wolskiej. Skomplikowane i czasochłonne, prawda? Takie jednak były ówczesne realia. Szacuje się, że w wyniku działań wojennych zniszczone zostało 65% zabudowań całej Warszawy. Zburzono mosty, zabytkowe budynki, dworce kolejowe. Warszawa, szczególnie ta lewobrzeżna, właściwie przestała istnieć. Nie pozostało więc nic innego, jak Warszawę odbudować. W niektórych miejscach tak samo, jak było to wcześniej, a w innych zupełnie inaczej. Na początku 1945 roku powołane do życia zostało Biuro Odbudowy Stolicy, które miało stworzyć nową Warszawę. To tam w marcu 1947 roku rozpoczęły się prace projektowe nad trasą WZ. Za jej projekt odpowiedzialni byli Józef Sigalin, jeden z założycieli Biura Odbudowy Stolicy, w latach 1951-1956 naczelny architekt Warszawy, a także Stanisław Jankowski, Jan Knotę i Zygmunt Stępiński. Tuż później pracowali także nad projektem marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej.
Za projekt tunelu odpowiadał Henryk Stamatello. Postanowiono, że trasa WZ ma rozpocząć swój bieg na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Młynarskiej. Przed wojną Wolska biegła nieco inaczej i łączyła się z Chłodną, zresztą jej stary przebieg istnieje nadal. Między Karolkową i Okopową jako ulica, a między Karolkową i Aleją Solidarności jako parking. Nową Wolską postanowiono wytyczyć bardziej na północny wschód, w miejscu, w którym niegdyś znajdowało się skrzyżowanie Okopowej z Ogrodową, a przy nim słynny Kercelak, wytyczono skrzyżowanie, które obecnie nosi nazwę Rondo Kercelak, pomimo tego, że nie jest i nigdy nie było rondem. Od tego miejsca trasa miała biec aż do ulicy Bielańskiej, tak jak przed wojną biegła ulica Leszno, z tą różnicą, że z Leszna postanowiono wyodrębnić nową ulicę, a właściwie aleję, której patronem został generał Karol Świerczewski, którego w 1991 roku zastąpiła Solidarność. Na rogu Leszna i Bielańskiej przed wojną znajdował się wybudowany w XVIII wieku barokowy pałac Przebędowskich, a za nim, aż do Placu Zamkowego, liczne kamienice. Wielu kamienic nie odbudowano, za to zdecydowano się na odbudowę pałacu, pomimo tego, że stał on dokładnie w tym miejscu, w którym trasa miała przechodzić. Podczas planowania rozważano, nie odbudowywać go, czy może odbudować, ale trasę przeprowadzić obok. Ostatecznie w ramach kompromisu umieszczono go dość dziwnie, bo pomiędzy jezdniami trasy, która go omija. Dalej na wschód, pod ulicą Miodową, początek miała mieć chyba najbardziej imponująca, ale i najtrudniejsza, związana z trasą inwestycja. 196-metrowy tunel, jednak według Polskiej Kroniki Filmowej z lipca 1947 roku, miał mieć 260 metrów długości, który miał przebiegać pod Placem Zamkowym i kończyć się tuż za nim. Za tunelem w miejscu mostu Kierbedzia zaplanowano nowy most, który miał stanąć na filarach swojego poprzednika. Za mostem trasa biegłaby dalej ulicą Zygmuntowską, która po wojnie również stała się jedną, długą aleją generała Świerczewskiego, a obecnie jest Aleją Solidarności. Trasa swój bieg miałaby zakończyć na skrzyżowaniu z ulicą Targową. Przez całą trasę miały biec tory tramwajowe i zapewniać szybsze oraz prostsze niż przed wojną połączenie Pragi z Wolą. Projektując trasę, architekci myśleli bardziej o przyszłości, przynajmniej po dwa pasy ruchu w każdą stronę, ponieważ w latach 40. w Warszawie nie było jeszcze aż tak dużo samochodów, a krajowe fabryki, takie jak chociażby FSO, dopiero się otwierały. Koszt całej budowy szacowano w 1947 roku na 900 milionów ówczesnych złotych. 4 lipca 1947 roku odbyła się prezentacja makiety trasy, którą oglądał m.in. ówczesny prezydent Polski, Bolesław Bierut. A w październiku rozpoczęła się jej budowa, do której zatrudniono aż 8 tysięcy osób. Trasę budowały dwa przedsiębiorstwa, Mostostal i Betonstal. Na budowie oprócz zwykłych budowniczych pracowali także ludzie w czynie społecznym. Byli to głównie mieszkańcy Warszawy, ale też m.in. członkowie Służby Polsce, czyli Młodzieżowej Organizacji Paramilitarnej, istniejącej w latach 1948-1955. Na początku 1948 roku wyłożono wiadukt pancera, który łączył Plac Zamkowy z mostem Kierbedzia. We wrześniu 1948 roku rozpoczęto montaż przęseł mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Jego nazwa miała być wyrazem wdzięczności dla pochodzących z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego górników i hutników, którzy mieli swój udział w odbudowie Warszawy. Przęsła mostu powstały w hutach w Zabrzu i Chorzowie. W grudniu most łączył już obydwa brzegi Wisły. W międzyczasie, w lipcu 1948 roku, rozpoczęto betonowanie ścian tunelu, a w listopadzie trwała już budowa jego sklepienia. Budowa tunelu trasy WZ była wielkim wyzwaniem, ponieważ mogła ingerować w okoliczne, odbudowywane właśnie budynki. Podczas budowy zauważono, że skarpa wiślana posuwa się pod kościołem Świętej Anny. W ciągu 3 tygodni udało się jednak wzmocnić i zabezpieczyć grunt przed kolejnymi osuwiskami. W maju 1949 roku na moście zainstalowano tory tramwajowe, a w czerwcu wylano asfalt. Układano także nawierzchnię w tunelu. Przez cały czas jej trwania na budowie gościły delegacje polityków i ekspertów,
zarówno polskich, przede wszystkim ówczesnego prezydenta Bolesława Bieruta, jak i zagranicznych, głównie ze Związku Radzieckiego, ale także m.in. z Bułgarii. Ogrom budowy przyciągał także zwykłych ludzi, którzy licznie obserwowali postęp prac. W czerwcu 1948 roku Polska Kronika Filmowa określiła budowę trasy WZ jako największe współczesne przedsięwzięcie urbanistyczne w Europie. W czasie budowy trasy trwała też renowacja kolumny Zygmunta. Pomnik Króla Wazy został odrestaurowany w zakładzie braci Łopieńskich, który mieścił się przy ulicy Chorzej. 10 dni przed otwarciem trasy, 12 lipca 1949 roku, kolumna powróciła na plac Zamkowy, ustawiona na nowym cokole. Jej odsłonięciu przyglądał się m.in. ówczesny prezydent Warszawy, Stanisław Tołwiński. Warto też wspomnieć, że budowa tunelu trasy wymusiła przesunięcie pomnika o 6 metrów na północny wschód w stosunku do tego, jak był on ustawiony przed 1939 rokiem. Rzeźba króla Zygmunta została również odwrócona w stronę krakowskiego przedmieścia. Podczas projektowania trasy WZ zdecydowano się na umieszczenie tutaj schodów ruchomych, które pomimo tego, że nie były już wtedy tak nowym wynalazkiem, to w Polsce były czymś niezwykle nowoczesnym. Wiele źródeł mówi, że były to pierwsze schody ruchome w Polsce, jednak niektóre mówią, że pierwsze takie zamontowano we Wrocławiu. Na pomysł umieszczenia tutaj schodów ruchomych projektanci wpadli podczas wizyty w Holandii. Zdecydowano, że wejście na schody znajdzie się tuż przy wlocie tunelu, a będzie można nimi dotrzeć na plac Zamkowy. Ich wyjścia na górze umiejscowiono w powstałej w XVII wieku kamienicy Johna. Aby można było tutaj zamontować schody ruchome, najpierw trzeba było całkowicie zburzyć kamienicę, a potem ją odbudować. Nowa kamienica, której fasada została odtworzona na podstawie obrazu Canaletta, jest o niemal metr dłuższa w stosunku do stanu sprzed 1939 roku, ponieważ musiała ona zmieścić całą maszynerię schodów. Jest ona ponadto o jedną kondygnację niższa. W podziemiach kamienicy do dziś zachował się oryginalny pulpit sterowniczy schodów. Schody ruchome przyjechały do Warszawy oczywiście ze Związku Radzieckiego. Różnica poziomów między trasą WZ a placem Zamkowym to 12 metrów, a czas przejazdu nimi to 30 sekund. W ciągu godziny mogło nimi przejechać się nawet 10 tysięcy osób. Jako pierwsi nowymi schodami pojechali radzieccy inżynierowie. Schody ruchome były wówczas czymś tak dla tego miejsca istotnym, że podobno początkowo nazwa znajdującego się tu przystanku brzmiała właśnie schody ruchome. Nazwę dopiero później zmieniono na Stare Miasto, choć początkowa nazwa mogła brać się z faktu, iż niegdyś autobusy dojeżdżały pod sam Zamek Królewski, którego na przełomie lat 40. i 50. już i jeszcze nie było i znajdująca się tu pętla nosiła nazwę Plac Zamkowy. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że ujednolicenie nazw zespołów przystankowych wraz z umieszczaniem ich na słupkach i wiatach wprowadzono dopiero w 1986 roku, więc nawet jeśli nazwa schody ruchome faktycznie funkcjonowała, to mogła ona nie być oficjalna. W czerwcu, na miesiąc przed otwarciem, na niektóre fragmenty trasy WZ wyjechały tramwaje. Przy okazji otwarcia trasy do Warszawy dotarły nowe wagony typu N, które produkował chorzowski Konstal, a także, co ciekawe, sanocka fabryka wagonów, czyli dzisiejszy Autosan. Jeździły one po stolicy do lat 60., kiedy to zaczęły być wycofywane w związku z dostawami wagonów 13N, czyli słynnych parówek. Budowa trasy zakończyła się 17 lipca 1949 roku, po zaledwie 22 miesiącach od jej rozpoczęcia. Równolegle z trasą przebudowano, a właściwie wybudowano od nowa, sąsiednie osiedle Marienstadt wraz z jego główną częścią, czyli rynkiem, na którym znalazła się fontanna autorstwa wspomnianego w materiale Mały Powstaniec kontrowersyjny pomnik Jerzego Jarnuszkiewicza. Choć rynek, jak i okoliczne kamienice z pewnością cieszyły oko, to życie na Marienstadcie nie było proste. W mieszkaniach w nowych kamienicach często brakowało najważniejszych rzeczy, takich jak chociażby wanna. Były też duże problemy z ogrzewaniem. I nadeszła wreszcie ta długo wyczekiwana chwila – otwarcie trasy WZ.
Nastąpiło ono w piątek 22 lipca 1949 roku. Nieprzypadkowo odbyło się to dokładnie tego dnia, gdyż obchodzono wtedy Narodowe Święto Odrodzenia Polski, upamiętniające ogłoszenie manifestu PKWN, który głosił, że władzę w Polsce przejmują komuniści. Otwieranie nowych budynków i innych tego typu inwestycji 22 lipca stało się w kolejnych latach niejako tradycją. Tego dnia w 1950 roku otwarto marszałkowską dzielnicę mieszkaniową, a w 1955 stadion dziesięciolecia. Na otwarcie trasy WZ przybyły tysiące osób z Warszawy, ale i z całej Polski. Po przecięciu wstęgi przez prezydenta Bieruta ruszyli oni na zwiedzanie. Największym zainteresowaniem cieszyły się najpewniej schody ruchome. Dla większości spacerowiczów przejazd nimi w początkowym okresie funkcjonowania był pierwszym w życiu. Warto jeszcze wspomnieć, że w korytarzu prowadzącym na schody z poziomu tunelu trasy możemy dziś oglądać zdjęcia dokumentujące budowę, a także rzeźby wykonane przez wspomnianego już Jerzego Jarnuszkiewicza. Noszą one nazwy Razem w boju i Razem w odbudowie. Otwarcie pierwszej tak wielkiej inwestycji w powojennej Warszawie było tak doniosłym wydarzeniem, że postanowiono je upamiętnić i to na kilka sposobów. W 1950 roku przy ulicy Leszno, nieopodal zachodniego krańca trasy, otwarto kino WZ. Budynek kina zaprojektował Mieczysław Piprek, odpowiedzialny za projekty jeszcze kilku innych stołecznych kin. Instytucja działała do 1991 roku, a w 2010 budynek zburzono. W 1949 roku dostępny był także zestaw klocków dla dzieci, z którego po ułożeniu wychodziła miniaturowa makieta trasy. Trasa WZ została upamiętniona także w jeszcze jeden, z pewnością dobrze znany sposób. Mniej więcej w tym okresie, w którym została otwarta trasa WZ, w warszawskich cukierniach i kawiarniach pojawiło się pewne ciastko. Składało się ono z dwóch warstw czekoladowego biszkoptu, po środku oraz na wierzchu była natomiast bita śmietana. To ciastko nazwano WZ-ka. Nie do końca wiadomo, skąd tak naprawdę wzięła się ta nazwa. Jedna z hipotez mówi, że tak nazwał je pewien właściciel prywatnej cukierni gdzieś tam z Grochowa. Z tego powodu, że trasa WZ była wtedy na ustach wszystkich warszawiaków i nie tylko warszawiaków. Jedno jest pewne, że to ciastko jest z nami do dzisiaj i WZ-ka nadal jest bardzo popularna. No to co, skoro mam je tutaj, no to spróbuję. Świetne. Jakiś czas po otwarciu trasy nie słabło zainteresowanie nią. Powstawały o niej wiersze i piosenki. Była uwieczniana na fotografiach i w filmach. Zachwycały się nią Agnieszka Osiecka i Maria Dąbrowska. Do Warszawy wciąż ciągnęły wycieczki z innych miast Polski, aby ją obejrzeć. Trudno jednak powiedzieć, czy zainteresowanie było rzeczywiście aż tak duże, czy też raczej był to element ówczesnej komunistycznej propagandy pokazywanej w kolejnych materiałach Polskiej Kroniki Filmowej. Historia budowy trasy WZ, czy też raczej doprowadzenia jej do takiej wersji, w jakiej znamy ją dziś, nie kończy się jednak w roku 1949, a nieco później. Dalszy ciąg jej budowy, czy też przebudowy, ma swoją bardzo ciekawą i niesamowitą historię. Na początku lat 60. postanowiono o poszerzeniu ówczesnej Alei Świerczewskiego, dziś Solidarności, na odcinku od Marchlewskiego, dziś Aleja Jana Pawła II, do Placu Bankowego. Pojawił się jednak pewien problem. Lokalizacja Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia została wybudowana w latach 1682-1732. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 8 września 1682 roku. Kościół ucierpiał podczas II wojny światowej i został odbudowany w latach 1951-1956. Okazało się, że przy poszerzeniu Alei Świerczewskiego kościół zajmowałby całą szerokość północnej jezdni. Jako że zabytkowa świątynia została dopiero co odbudowana, swoją drogą dziwi fakt, że już wtedy nie wzięto pod uwagę możliwości poszerzenia ulicy. To podjęto niezwykłą decyzję. Budynek zostanie przesunięty do tyłu, tak aby nie kolidował z ulicą. Koszt takiej operacji miał wynieść nieco ponad 6 milionów ówczesnych złotych, natomiast zburzenie świątyni i wybudowanie jej od nowa byłoby o wiele droższe.
Taka decyzja została podjęta również z tego powodu, że wyburzenie kościoła z pewnością byłoby bardzo źle odebrane przez społeczeństwo. Jak dokonano skomplikowanej operacji przesunięcia budynku? Wszystko zaczęło się od zamontowania w fundamentach kościoła specjalnej konstrukcji, a także położeniu sześciu szyn. 1 grudnia 1962 roku o godzinie 45 minut po północy rozpoczęto cofanie budynku w głąb działki. Poruszał się on po szynach na 420 rolkach, w międzyczasie kościół odcinano od fundamentów. Operacja zakończyła się sukcesem. O godzinie 4.45 świątynia znalazła się 21 metrów od pierwotnej lokalizacji. Już godzinę później w kościele odprawiono mszę świętą. Przesunięcie kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przyciągnęło wielu chętnych, którzy chcieli z bliska zobaczyć tę niezwykłą operację. Było to pierwsze takie wydarzenie w Europie oraz trzecie na świecie i co ciekawe nie jedyne takie w historii Warszawy, więc kiedyś z pewnością jeszcze wspomnę o tym w osobnym odcinku. Po całej tej operacji było już możliwe poszerzenie Alei Świerczewskiego i definitywne zakończenie prac przy trasie WZ. Warto jeszcze wspomnieć, że dawne położenie przesuniętego kościoła jest do dziś widoczne i to nie tylko na starych mapach czy zdjęciach lotniczych. Na chodniku przed kościołem granitową kostką zaznaczono dawne kontury świątyni. Grudnia 1997 roku przy zachodnim wylocie tunelu trasy WZ ustawiono pomnik bohaterów Warszawy, znany też jako Warszawska Nike. Pomnik autorstwa Mariana Koniecznego, który wcześniej przez ponad 30 lat stał przy Placu Teatralnym, trafił tu w związku z odbudową Pałacu Jabłonowskich. Pomnik stał w miejscu zniszczonego podczas wojny budynku. Budowa trasy WZ, choć mocno wykorzystywana przez propagandę jako pokaz możliwości władzy komunistycznej, z pewnością była bardzo potrzebną inwestycją. To fakt, że przy jej budowie likwidacji uległo wiele budynków, które można było odbudować, jednak udało się także skutecznie ominąć i zachować wiele z nich, szczególnie tych stojących w okolicy Placu Zamkowego. Patrząc z perspektywy już prawie 75 lat od jej otwarcia, można stwierdzić, że nie została ona wykonana idealnie. Spójrzmy chociażby na przystanek tramwajowy pod Placem Zamkowym, gdzie wysiada się wprost na jezdnię. Nie jest to zbyt bezpieczne dla pasażerów, a pojazdy akurat jadące trasą muszą się zatrzymać. W ostatnich latach stworzono tutaj jednak przystanki wiedeńskie, co w jakiś sposób mogło poprawić bezpieczeństwo. Mimo wszystko jednak myślę, że trasa WZ ułatwiła życie wielu mieszkańcom Warszawy. Zarówno tym, którzy poruszają się po niej samochodami, jak i tym, którzy są pasażerami jeżdżących po niej tramwajów i autobusów. Trasa stała się też już jednym z najbardziej znanych miejsc w mieście, a może i jednym z jej symboli.